Część pierwsza. Budowanie motywacji. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie, że może być inaczej. Joe Vital. Rozdział pierwszy. Twoja obecna sytuacja. O byciu szczerym z samym sobą i bólu, który musisz przeżyć. Na zewnątrz uśmiech, w środku płacz. To powiedzenie bardzo często odzwierciedla sytuację człowieka z nadwagą lub otyłego. Przekonuje on siebie i innych, że jest szczęśliwy. Liczy się wnętrze, a nie wygląd. Tak naprawdę nie jest ze mną tak źle. Postawa taka bardzo często wynika z bezradności wobec problemu. Człowiek wypróbował tysiące diet, wydał fortunę na przeróżne poradniki i kasety z ćwiczeniami, i zamiast wspaniałego ciała, nabawił się poczucia, że jest beznadziejny i nic nie wart. Co mu więc pozostaje? Zaczyna przekonywać siebie, że ważne jest piękne wnętrze. Wmawia sobie, że wcale nie jest z nim tak źle. Zaprzestaje prób polepszenia swojego życia. Jego świadomość przestaje rejestrować fakty. Któregoś dnia spotkałam moją przyjaciółkę, która pozbyła się 20 kilogramów nadwagi. Byłam początkowo bardzo zdziwiona, gdyż była zawsze bardzo szczęśliwa i zadowolona z życia sprawiała wrażenie osoby, która w pełni zaakceptowała swoje krągłości. Co cię zmotywowało? Spytałam. Zdjęcie z wakacji, odpowiedziała. Słuchaj, ja nie miałam pojęcia, jak wyglądam, dopóki nie zobaczyłam siebie w kostiumie na plaży. To był szok. Nie mogłam uwierzyć, że ta wielka baba to ja. Czułam wstyd, złość na siebie, że do tego doprowadziłam. Z oczu płynęły mi łzy rozpaczy. To jedno głupie zdjęcie sprawiło, że schudłam. Wszystkie poradniki zalecają pozytywne myślenie, stwierdziłam. Jesteśmy oszukiwane, bo to nic nie daje. Wmawia się nam, że powinniśmy dostrzegać jedynie dobrą stronę życia i uciekać od prawdziwej rzeczywistości. Kompletna bzdura. By się zmienić, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i poczuć ten cholerny ból, stawić czoło temu, co jest. Masz rację. Wiesz, co mi jeszcze pomogło? Któregoś dnia popatrzyłam na swoje życie. I uświadomiłam sobie, że przez swoje obfite kształty wciąż czuję się gorsza od innych, gorsza od koleżanek, gorsza w relacji z facetem. Poza tym nie mogę nic fajnego dla siebie kupić. We wszystkim wyglądam źle. Gdy to sobie podliczyłam, podjęłaś decyzję, która zmieniła twoje życie. Dokończyłam i uśmiechnęłam się. Tak, zawalczyłam o siebie i wygrałam. Urzeka mnie w ludziach szczerość. Uwielbiam ją. Mają ją dzieci i niestety tylko niektórzy dorośli. Większość z nas pragnie być idealna w oczach innych, prezentuje więc określony, często zafałszowany obraz siebie. Zanika w nas autentyzm i prawdziwość. To prowadzi niestety do tego, że tracimy ze sobą kontakt. Dochodzi do sytuacji, że sami okłamujemy siebie. Z chwilą, gdy tak się staje, nasz rozwój zostaje zahamowany. Podstawą każdej zmiany jest szczerość w stosunku do siebie. Powiedzenie sobie: Tak jest, doprowadziłem do tego, zawaliłem. Jestem gotowy się zmienić. Będę ciężko pracować i próbować do czasu, aż mi się uda. Zmiana wymaga pokory i rezygnacji z wyidealizowanego obrazu siebie. Miło jest myśleć o sobie dobrze, ale to prowadzi do zastoju i braku aktywności w sytuacji, gdy nasze życie wcale nie wygląda tak wspaniale. Bardzo często przyczyną tego, że nie możemy dokonać w życiu zmiany, jest przekonanie o zaletach pozytywnego myślenia. W księgarniach półki uginają się od poradników, które potępiają negatywne myślenie czy doświadczanie bolesnych uczuć. Ich przekaz można streścić w słowach: Patrz na dobre strony życia i nie dostrzegaj złych. Zawsze czuj się ze sobą dobrze. Taka postawa prowadzi niestety do tego, że zaczynasz stosować mechanizmy obronne wyparcie, racjonalizację i tak dalej. Nasz obraz rzeczywistości staje się zafałszowany. Życie składa się z dobrych i złych stron. Niedostrzeganie tych złych prowadzi niemal zawsze do problemów. Jeżeli chcesz schudnąć, musisz stawić czoła temu, co jest. To będzie bardzo bolesne, ale jest konieczne, by się zmienić. Poniżej znajduje się pięć ćwiczeń, które umożliwią ci uświadomienie sobie swojej obecnej sytuacji. Miejsce na ich wykonanie znajdziesz w dwudziestotygodniowym kalendarzu na końcu książki. Zadanie pierwsze. Zrób zdjęcie swojej obecnej sylwetki. Twoje pierwsze zadanie to zrobienie sobie zdjęcia całej sylwetki. Zdobądź aparat cyfrowy i zrób sobie zdjęcie w samej bieliźnie. Jeżeli nie wiesz, jak automatycznie samemu sobie robić zdjęcia za pomocą samowyzwalacza, idź do sklepu z aparatami i poproś o pomoc. Nie mów, że nie masz na to czasu. Ta fotka pozwoli ci osiągnąć wymarzoną figurę. Jeżeli masz jakieś zdjęcie z wakacji w stroju kąpielowym, również możesz go użyć. Czy wiesz, dlaczego to takie ważne? Podczas swojej drogi wiele razy będziesz chciał dać sobie ze wszystkim spokój. Na początku będzie ci bardzo zależeć, ale z czasem to się zmieni. Zapał zniknie. Pojawią się za to różnego rodzaju problemy i stresy. Nie będzie ci się chciało. To zdjęcie pozwoli ci przetrwać absolutnie wszystko. Popatrzysz na nie i będziesz wiedział, że nie możesz się wycofać. Nie tym razem. Zapewne samo czytanie o tym, o co Cię proszę, wywołuje w Tobie negatywne uczucia. Czujesz ogromny opór i niechęć. Zapewne myślisz sobie: Owszem, mogę się podjąć odchudzania, ale nie chcę patrzeć na to, co jest. Będę myślał o tym, co może być czyli o swojej idealnej figurze. To przecież zaleca większość poradników. Wprawię się we wspaniały stan, wmawiając sobie, że jestem już szczupły i udało mi się osiągnąć cel. Zapewniam cię, że niemal na pewno ci się nie uda. Myślenie typu już mi się udało i wizualizowanie sobie pięknego ciała to 50% sukcesu. Drugie 50% to pełna świadomość tego, jak jest teraz i poczucie bólu z tym związanego. Napiszę to jeszcze raz. By zacząć i wytrwać w odchudzaniu, niezbędne jest przeżycie bólu związanego z tym, jak jest teraz. Stawianie czoła rzeczywistości jest trudne, ale konieczne. Świadomość problemu pomoże Ci wytrwać w postanowieniach kolejnych tygodni. Odchudzanie, nawet metodą małych kroków, wymaga wysiłku i systematyczności. Zdjęcie w kalendarzu pozwoli Ci trzymać się ustalonego kursu. Nie będziesz już mógł z czystym sumieniem powiedzieć, nie jest ze mną tak źle. Zadanie drugie. Wypisz negatywne skutki nadwagi. Gdy wykonasz pierwsze zadanie, czekacie kolejne. Uświadomienie sobie negatywnych skutków stanu, w jakim jesteś. Co nadwaga ci zabiera? Wypisz w punktach pięć najbardziej negatywnych konsekwencji nadmiaru kilogramów. Przykładowy sposób wykonania zadania. Negatywne skutki nadwagi. 1. Czuję się gorszy od innych. 2. Nie mogę znaleźć partnera życiowego. 3. Nic nie mogę na siebie kupić. 4. Inni się ze mnie wyśmiewają. 5. Mam bóle pleców. Koniecznie musisz sobie uświadomić, co nadwaga ci zabiera w życiu. Jeżeli tego nie zrobisz, nie znajdziesz w sobie siły do codziennej pracy. Zadanie trzecie. Opisz najbardziej bolesną sytuację z przeszłości związaną z nadwagą. Zadanie trzecie polega na opisaniu najbardziej bolesnej sytuacji z przeszłości związanej z nadwagą jak na przykład utrata miłości swojego życia, wykluczenie z drużyny sportowej, wyzwiska i głupie komentarze na plaży, i tym podobne. Chodzi tu o konkretne wydarzenia. Przykładowy sposób wykonania zadania. Byłem na randce z dziewczyną moich marzeń. Wszystko przebiegało tak, jak zaplanowałem. Widziałem zainteresowanie w jej oczach. Nagle pojawiła się grupa nastolatków, zaczęli na mnie krzyczeć Ty grubasie, ty spaślaku. Czułem się upokorzony i skrępowany. Po całym incydencie więcej jej nie zobaczyłem. Dzwoniłem przez miesiąc, bez skutku. Nie chciała ze mną rozmawiać ani mnie widzieć. Wiedziałem oczywiście czemu. Było jej wstyd. Nie chciała więcej czegoś takiego przechodzić. Była atrakcyjna i mogła mieć kogoś lepszego. Ćwiczenie to może być dla ciebie bardzo trudne, ale nie poddawaj się. Gdy pojawią się niechciane uczucia, nie tłum ich, oddychaj głęboko. Zadanie czwarte. Wyznaj przed innymi, że ważne jest dbanie o ciało i wygląd. Jeżeli w przeszłości osoby dla ciebie ważne, rodzice, partner życiowy, przyjaciel odrzuciły cię z powodu nadwagi, mógł wykształcić się w tobie bunt. Złość na te osoby może ci utrudniać podjęcie decyzji o zmianie. Nie chcesz robić czegoś dla kogoś. Twoja duma ci na to nie pozwala. Chcesz być kochany za to, kim jesteś, a nie za to, jak wyglądasz. Czy często myślisz w ten sposób? Jestem dobrą osobą, wygląd się nie liczy, osoby dbające o ciało są próżne i zadufane w sobie, ja nie chcę być taki, jestem ponad to. Jeżeli żywisz tego typu przekonania, to koniecznie musisz je zmienić. W świecie, w którym żyjemy, liczy się zarówno piękne wnętrze, jak i zadbane ciało. Taka jest prawda. I nic nie można na to poradzić. Postawa liczy się wnętrze, a nie wygląd, trzymacie w szponach nadmiaru kilogramów. Możesz oczywiście walczyć ze światem i domagać się bezwarunkowej miłości i akceptacji. Możesz też wybrać inną drogę. Powiedzieć macie rację, to ja się myliłem. Potem schudnąć. I cieszyć się pięknym ciałem. Kolejne ćwiczenie, które ci zaproponuję, pomoże ci pozbyć się buntu, który uniemożliwia zmianę. Wypisz sobie osoby, które w przeszłości odrzuciły cię z powodu nadmiaru kilogramów. Następnie napisz do nich przemówienie. Przyznaj w nim, że się pomyliłeś, twierdząc, że wygląd nie jest ważny. Obecnie uważasz, że liczy się zarówno piękne wnętrze, jak i zadbane ciało. Jesteś gotowy zmienić swój obecny styl życia. Przestać jeść byle co i więcej się ruszać. Przemowę możesz sobie nagrać i kilkakrotnie przesłuchać lub przeczytać pięć, sześć razy. Przykładowy sposób wykonania zadania. Osoby, które odrzuciły mnie z powodu nadwagi Jan, Tomek, Danusia. Przemówienie. To ja się pomyliłem, uważając, że wygląd się nie liczy. Bardzo się zaniedbałem i planuję to zmienić. Nie żywię do was urazy. Wiem, że mimo złośliwości chcieliście dla mnie dobrze. Ćwiczenie to będzie wymagało od ciebie pokory. Twoja duma będzie cierpieć, będziesz odczuwał opór. Chcę być kochany taki, jaki jestem. Zostałem skrzywdzony, to inni się mylili, nie będę robić czegoś dla kogoś. Gdy przyjdą ci do głowy tego typu myśli, uświadom sobie, że to właśnie one blokują cię przed zmianą, stawiają w roli ofiary i unieszczęśliwiają. Nie pozwól im na to. To ty jesteś panem swojego umysłu. Powiedz sobie To tylko myśli, ja zabieram się do pracy. Nie pozwolę, by przekora i urażona duma zrujnowały mi życie. Zadanie piąte. Uświadom sobie swoje obecne nawyki w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej. Zadanie piąte będzie polegało na uświadomieniu sobie swoich obecnych nawyków w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej. W dwudziestotygodniowym kalendarzu odpowiedz na zadane pytania. Przykładowy sposób wykonania zadania: 1. Jem niezdrową żywność codziennie, czasami, nigdy. 2. Jem późno w nocy codziennie, czasami, nigdy. 3. Jem regularnie 5 posiłków. Codziennie, czasami, nigdy. 4. Piję wodę. Codziennie, czasami, nigdy. Napisz, ile razy w ciągu ostatnich trzech miesięcy wykonywałeś następującą aktywność fizyczną. Zajęcia na świeżym powietrzu. 1. Spacer 5 razy. 2. Marszobiegi 2 razy. 3. Jogging 0. 4. Rower 1 raz. Zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych. 1. Fitness klub. 1 raz. 2. Basen. 0. 3. Ćwiczenia w domu. 0. Jak myślisz, co jest główną przyczyną Twojej nadwagi? Zbyt dużo niezdrowego jedzenia. Podsumowanie. Zapoczątkujesz w swoim życiu zmianę, gdy zaczniesz mówić sobie prawdę. To będzie wymagało odwagi. Nie wyglądam teraz dobrze, chcę to zmienić, chcę cieszyć się szczupłym, sprawnym ciałem. Ważny jest zarówno wygląd, jak i piękne wnętrze. Mój styl życia wymaga zmiany. Wykonując proponowane przeze mnie ćwiczenia, będziesz czuł się źle. Stawianie czoła prawdzie boli. Szczególnie trudno będzie ci patrzeć na swoje aktualne zdjęcie. Najprawdopodobniej będziesz odwracać oczy. Nie będziesz wierzył, że to naprawdę ty. Mogą przyjść ci do głowy myśli, że aparat pogrubia i w rzeczywistości wyglądasz inaczej, dużo, dużo szczuplej. Będziesz wściekły na siebie, że do tego doprowadziłeś. Pojawi się nienawiść do siebie.